Witam. Dzisiaj gramy kolejny odcinek Seven Days'a. Kolejne dni. Zaraz wam opowiem, jakie fuck-upy się przytrafiły. Pierwszy taki, że no, nie nagrał się od początku dnia odcinek, widzę, tylko już jest godzina późniejsza. Jak się zorientowałem, że się nie nagrywa. A poranek był trudny z tego względu, że myślałem sobie, że warto by sobie zrobić jakąś taką bazę bliżej miasta, żeby tak nie gonić z tej stacji benzynowej, żeby taka baza była bliżej handlarza, bliżej zadań i tak dalej, i żeby w tej bazie przetrwać hordę. No i wybrałem sobie tam w mieście jakiś taki dom, żeby go szybko oczyścić, wiecie, rozwalić schody, zamelinować je na piętrze, troszkę sobie to obudować i przetrwać hordę, bo jak widzicie, mamy dzień siódmy i hordy dzisiaj nie będzie, z tego względu, że mam tam ustawienia zrobione w ten sposób, że jest losowość w hordzie na poziomie jednego dnia. Czyli nie będzie zawsze wypadała siódmego dnia, tylko może wypaść dzień wcześniej albo dzień później. Dlatego no, dzisiaj tej hordy nie będzie. Mam dodatkowy dzień, żeby się przygotować. No i tak oczyszczałem sobie ten dom. I nie znam tych wszystkich lokacji, ale to był jeden z tych budynków, w których się zapada podłoga. I wpadłem oczywiście do piwnicy, złamałem nogę, obrażenia, tam wkoło paru zombiaków, no i mnie utukli. Także jak widzicie, mam znowu tą ikonkę kostuchy i cały dzień, czy tam pół dnia w plecy. Więc wróciłem się tutaj, no nie tyle wróciłem się, co się odrodziłem niedaleko stacji benzynowej i następną rzecz próbuję zrobić, czyli chociaż machnąć jakieś jedno zadanie dla handlarza, i akurat tu miałem niedaleko to odkopywanie zapasów, no ale to też wyszedł fuck up, zaraz to zobaczycie. Także jest to chyba najgorszy pierwszy tydzień, jaki rozpocząłem kiedykolwiek w Seven Days'ie, żeby po tygodniu już mieć dwa zgony, nie mieć perspektyw na przygotowanie jakiejś w miarę ogarniętej bazy pod hordę, więc no jest ciekawie. Z takich newsów innych, tam mamy postawiony ten stanowisko badań i tam jest coś takiego, jak dane badawcze są potrzebne do wytwarzania schematów, i doczytałem, że te dane badawcze zbiera się poprzez recykling schematów czy książek. Najlepiej tych, które już przeczytaliśmy, tak? No bo jeżeli któregoś nie znamy, no to nie warto go niszczyć, żeby uzyskiwać tylko dane badawcze. Więc jak znajdujemy takie szare, już przeczytane przepisy, schematy, książki, no to z nich można uzyskać właśnie te dane badawcze. I one są potrzebne do wytwarzania tych własnych schematów w tej stacji badań. Więc jeden problem się rozwiązał. Teraz tak, jeśli chodzi o tą pierwszą misję, którą widzicie, to wykopanie zasobów, które są zakopane w ziemi, i dostarczenie ich do handlarza. No parę rzeczy nie przemyślałem. Po pierwsze, nie mam nic, żeby zrobić zestaw naprawczy do łopaty. Ta łopata to się zużywa w tempie masakrycznym.
A druga rzecz, jeszcze mi się nawinie ta wędrująca horda tutaj za chwilę. A już na tym etapie, czyli od początku, tutaj jak wykopiecie trochę ziemi, zawęży wam się krąg, no to od razu wyskakują zombiaki. Także tutaj już od początku jest jakby wyższy poziom tych zadań związanym z kopaniem. Więc raz, że tutaj zombiaki właśnie mnie dopadły, nie za bardzo mogę opuścić ten krąg, czy pobliże tego kręgu, bo wtedy zadanie mi się automatycznie anuluje. Więc tutaj próbowałem walczyć do końca. Natomiast pomimo, że udało się tych zombiaków tutaj wykończyć wszystko, to w pewnym momencie brakło mi zestawu naprawczego do łopaty. A żeby go zrobić, to jest chyba potrzebna jedna kość, z tego co pamiętam, więc nie byłem w stanie tutaj nic blisko znaleźć. I po prostu no, zadanie nie zostało zaliczone. Także siódmy dzień to po prostu dzień katastrof w Seven Days Undead Legacy. Plusy z tego dnia są takie, że był zrzut samolotu w skrzynce, było trochę jedzenia i dwa mody, dwa schematy, jeden mod do narzędzi, do łopaty, ten, który poprawia właśnie łopatę. No przyszedł trochę za późno, bo jednak zadanie musiałem porzucić od handlarza. Cały czas problemy z jedzeniem, z żarciem. Zrzut mnie trochę podreperował znowu. Z wodą w miarę spoko. Sporo znalazłem, sporo przygotowałem. Gdzieś ta woda się jakoś łatwiej mi ją zdobyć. Więc nie mam problemów takich z pragnieniem, ale chodzę wiecznie głodny. I też coś trzeba będzie wymyśleć. No na razie łapię wszystko, co biega. Kury, zające, węże. Wszystko, co mogę szybko złapać, ubić, to mogę od razu przetworzyć na mięso. Ale gdzieś też miałem jakieś info, że tutaj można sobie kurę złapać i otworzyć jakąś, nie wiem, hodowlę kur, czy tam jajka może będą znosić. Muszę o tym doczytać i sprawdzić, jak to wygląda. I z dnia siódmego, no to tyle tak naprawdę zostało. Chyba najgorszy dzień do tej pory, jaki to był w tej grze. I zobaczymy, jak to będzie dalej. Dzień ósmy zaczął się za to niespodzianką, bo czekał na mnie misiek. A wiadomo, misiek duży, dużo mięcha. Tylko trzeba go jeszcze jakoś upolować. Więc sposobem myśliwskim z ambony i łuku ubijałem niedźwiedzia. Siódmego dnia jeszcze mi się widły skończyły. W sensie, że muszę już oszczędzać. Być może uda mi się naprawić albo znaleźć jakąś inną tego typu broń. Na razie mam włócznię po prostu zrobioną. I wystarcza na razie na zombiaki, więc
zobaczymy, jak to dalej będzie. No, na miśka pójdzie sporo strzał. Z 20, 15. Kurde, jeszcze jak będę trafiał. Ale jeśli chodzi o niedobory żywnościowe, no to z takiego miśka będzie sporo, sporo miecha. Więc na pewno wyjdzie to na plus. No i dowiemy się dzisiaj zapewne, że będziemy mieli hordę w nocy. Z tego co pamiętam, to powiadomienie przychodzi albo o 6, albo o 8 rano. Jakoś to jest tak ustawione. Ja mam tak ustawione, że powiadomienie powinno być z rana. Także plan na najbliższe godziny to jest ubić miśka, utuczyć się trochę i pobiegnąć do miasta, zaopatrzyć się w jakieś najważniejsze rzeczy u handlarza, jeżeli mi coś będzie brakowało. No i trzeba znaleźć miejscówę na obronę przed hordą. Myślę, że najlepiej się sprawdzi ten budynek o handlarza. Będę go musiał na szybko sprawdzić, czy nie ma gdzieś tam zombiaków i przygotować sobie go tak, żeby mi się było w miarę łatwo obronić i liczyć na to, że horda no nie będzie taka agresywna, ta pierwsza. I tak już mam duży plus, że jest przesunięta o jeden dzień, więc myślę, że nie będzie też taka jakaś zajadła. Przynajmniej mam taką nadzieję, i że ten budynek wytrzyma to miejsce tam. Sprawdzi się pod tym kątem, że będę się tam mógł łukiem i włócznią obronić. Padł misiek. Za 30 strzał. Wow, jakby go Tatarzy napadli. I leci. Ciekawe, czy z tych białych, tak jest, testosteron. Wylatuje też. No to fajnie. Już się przedmiot zepsuł. Cure Elation. Potrzebuję sobie zrobić nóż z kości. Jest. Panie, wszystko się psuje, wszystko się zużywa. Dawaj tego niedźwiedzia. Na steking go. Szybko przenieśliśmy się do miasta. Tutaj oczywiście gorące przywitanie, pełno zombiaków chętnych na nasze super mózgi. Chociaż kurczę, w tej grze nie jest powiedziane, czy te zombiaki nas łapią po to, żeby nas złapać i jeść w dowolny sposób, czy może tylko wyżerają mózgi. To jaka seria filmów by nie była, to każdy miał jakąś inną koncepcję. Od wyjadania mózgów po jakieś dzikie wirusy. Zobaczymy też zaraz, bo o 8 powinna wyskoczyć informacja o hordzie. Zobaczymy, jak to jest komunikowane tutaj w modzie. W podstawce gdzieś się wyświetlało tylko na czerwono. Tutaj pewnie będzie podobnie. O. Mamy wykrzyknik, trupom czachę, więc mamy potwierdzenie o hordzie dzisiaj. Jeszcze jeden czaj, tu łazi bardzo dużo. Szybko sobie ogarniemy
handlarza. Jeszcze będę Wam chciał pokazać właśnie ten budynek tutaj po lewej stronie, który tam było przez chwilę widać. Ten budynek będziemy adaptować do obrony przed hordą. Ale to sobie już załatwimy, myślę, w przyszłym odcinku, żeby nie robić ich takich długich. Więc przy następnym odcinku zrobimy sobie przygotowanie tamtego budynku pod hordę, jak i samą hordę sobie też chyba ogarniemy w jednym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki, cześć.